Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Czesław Renkiewicz podczas spotkania z dziennikarzami poinformował, że już w kwietniu zmieni się zarządca strefy płatnego parkowania w naszym mieście. Niedawno miasto ogłosiło przetarg na obsługę płatnych parkingów, ale oferty zaskoczyły ratusz. Projekt parking miał 60% wpływów ze sprzedaży tych biletów. Teraz tylko 1%. I projekt parking i ta druga spółka, która wystąpiła w tym przetargu. Ale wysokie oczywiście koszty prowadzenia tej płatnej strefy parkowania, ponad 1 200 000. Tam trzeba zainstalować 16 parkometrów. Jak dyrektor Dreyer wyliczył, to my kupimy te parkometry za kwotę niespełna 300 000 zł i zapadła decyzja, że kupujemy parkometry i zarząd Dróg i Zieleni prowadzi płatną strefę parkowania. Nie ma wątpliwości, że nawet zatrudnienie osób do sprawdzania rzetelności kierowców będzie dla samorządu znacznie bardziej opłacalne niż wydatkowanie wręcz kosmicznej kwoty wynagrodzenia dla zewnętrznej firmy. Do tej pory spółkę prowadzącą zarząd strefą wynagradzano w inny sposób. Otrzymywała 60% wpływów z przychodu. Pozostałe 40% trafiało do miasta. Jak podał prezydent, miejska kasa uzyskiwała w takim rozliczeniu około 130-140 000 rocznie. Jak łatwo policzyć, do spółki trafiało około 200-210 000 zł na rok.